Witam wszystkich w moim kolejnym filmie. Dzisiaj film zainspirowany innym, który niedawno zobaczyłem na YouTubie, w którym przeprowadzono, właściwie wykazano, chciano wykazać, jak kiepski jest baofeng w porównaniu z radiotelefonem firmy Jezu. No, od razu nasunęło się tutaj parę spostrzeżeń związanych z tym, z tymi wcześniejszymi testami, które prowadziłem w SDR Playu, których jeszcze nie zakończyłem, jeszcze będą następne, no ale po kolei. Zajrzyjmy do tego filmu, żeby pokrótce powiedzieć, o co mi tutaj chodzi. If you could hit that subscribe button and let's get on with the show here. Okay, guys, back with you. Autor chce pokazać tak jakby spektrum, jakie zobaczył na ekranie SDR Uno, w zależności od tego, z którego radiotelefonu nadawał. I zobaczmy. Tu jest, będzie za chwilę, żeby nie przedłużać. Okay, guys. Here is the Bofeng. I mean, I'm sorry. Here is the Jezu. This is the Jezu. To jak mówi, nadaje z radiotelefonu Jezu. Low power. November. Za chwilę. Testing 1, 2, 3. Nadaje. November 2, Whiskey Oscar Foxtrot. Hello, audio. Now I'm gonna switch back to the Jezu FT70D. To był Bofeng. Now I'm back on FT70D from Jezu. Cofnijmy znowu do Baofenga. No i tyle by było z jego testu. I dlaczego chciałem właśnie teraz nakręcić ten film i co w nim pokazać. Częstotliwość tam była 146 MHz z kawałkiem, no ustawiliśmy tutaj 145-400, czyli naszą amatorską. Do radiotelefonu podłączony jest generator Rodenschwarza CMU200. I po prostu, tu widzimy teraz na ekranie zrzut z tego generatora. No i popatrzmy, co się dzieje na SDR-ze. Odpalamy, włączamy generator, mamy poziom teraz minus 157, także nic nie usłyszymy i zwiększamy sygnał. No, przy poziomie 120 otworzyła nam się blokada. I idziemy dalej. Sygnał rośnie, rośnie. Na wskaźniku mamy 9 plus 10. Zdejmijmy pik na E, jak będzie. 9 plus 10. Idziemy dalej, dalej. No, przy poziomie w tej chwili mamy minus 65, widzimy, że już pojawiać się zaczynają po boku prążki. No, ustawmy 10, tak jak było w tamtym teście. Idziemy dalej. Dalej. I co w tym momencie mamy? Przy poziomie rzędu minus 49 dBm, czyli mniej więcej pokrywa to się z tym, co daje nam generator. Ten wskaźnik jest w miarę przy pewnych poziomach skalibrowany, no mamy dokładnie ten sam efekt, który był na teście u tamtego człowieka. Dorzućmy teraz jeszcze modulację. W tej chwili modulacji nie było. FM 1 kilo. No i ściszę troszkę. No i efekt jest ten sam, który był widoczny na tamtym teście. Zwiększymy jeszcze bardziej sygnał. Na tym wyjściu generatora mam minus 30 maksymalnie. No, bardzo ładnie widać te prążki. Zjeżdżamy z sygnałem. No i przy pewnym poziomie one znikają.
I jeszcze jeden test, który zrobię. To będzie nadawanie nie z Baofenga, a z radiotelefonu Motorola. Trochę ciemno, słabo widać. Ustawiona jest na częstotliwość 145-400. No i zobaczmy, co się dzieje. Raz, dwa. Patrzmy na sygnał. I sygnał się zwiększa. I co się dzieje? Przy pewnym poziomie mamy pełno prążków. Czyli dokładnie ten sam efekt, który był widoczny. Ten sam efekt, który był widoczny na teście z poprzedniego filmu. O czym to świadczy? No świadczy to o tym, że w tej chwili mamy pełno filmów, pełno informacji, różnych testów, mierników, urządzeń, wszystkiego. Ludzie kupują. Problem jest jeden. Nie za bardzo wiemy, jak to działa i do czego to służy. Jakie ma ograniczenia, jakie możliwości. Po to między innymi robię te filmy, na przykład ze SDR Playem, żeby pokazać, że nie jest to takie idealne urządzenie. Zresztą jak żaden SDR ma swoje oczywiście zalety niezaprzeczalne, ale ma sporo wad. Jedną z nich jest praktycznie żadna odporność na duże sygnały. I niezależnie czy to będzie SDR Play, czy jakiś dongiel telewizyjny, czy inne urządzenie, no nie jest pod tym kątem tutaj robione, zwłaszcza w pasmach VHF, UHF. I tak jak było widać na moim teście, nadając Motorola, też widzimy kupę prążków. Kwestia jest tylko i wyłącznie poziomu sygnału, a nie radia, jakiego używamy. Ten test przeprowadzony przez tutaj kolegę, też radioamatora, no, dowodzi tylko tyle, że nie za bardzo on wie, jak takie urządzenie działa. Mówię oczywiście o SDR Playu. Nie wykazał w ten sposób żadnej przewagi JAEZ-u nad Baofengiem. Nie mówię, że Baofeng jest dobrym radiem, bo powiedzmy nie jest. Aczkolwiek nie jest tak tragicznie, jak można by się zasugerować z tego filmu. Swego czasu sprzedawałem Baofengi wersji UV3. Trochę ich testowałem i wcale tak źle z nimi nie było. O wiele gorszym jest UV5. No w tej chwili już żadnego testu z nimi nie zrobię, bo nie mam żadnego, ale no trochę gorzej wypadało. I oczywiście różne odmiany tych radii Made in China, no niestety różnie wypadają. Posiadałem również takie urządzenia, które no, siały po całym paśmie, wieloma prążkami, także też takie cuda były. Jeszcze wracając do tego testu, jak dokładnie tutaj się by przyjrzeć. FT70D, low power. Widzimy, że przy teście Jezu poziom jest w granicach 40-50. W przypadku Baofenga skala jest zapchana na maksa. No co to oznacza? No oznacza to, co właśnie i ja pokazałem, że urządzenie jest w tym momencie przesterowane, co zresztą widać tutaj nawet po napisie. Także te wskazania są kompletnie niewiarygodne, nie mające żadnego odniesienia do rzeczywistości. Jak mówię, sprzęt trzeba badać na przyrządach pomiarowych i wiedzieć, jak to robić. No po to istnieje dziedzina metrologii w każdym zakresie, że trzeba się nauczyć, jak robić pomiary. Nawet zmierzenie częstotliwości, dokładne zmierzenie częstotliwości, to też jest sztuka i rzadko kto o tym chyba wie. To, że mamy miernik, który mierzy z dokładnością do 1/10 setnej tysięcznej herca, nie znaczy, że tak naprawdę ten pomiar jest dokonany z taką dokładnością. No ale to jest duży temat. Być może kiedyś coś na ten temat nagram, żeby pokazać i uświadomić ludziom, że to, że kupią sobie jakikolwiek przyrząd pomiarowy, tak jak ostatnio bardzo modne są analizatory, no to trzeba jeszcze wiedzieć, do czego to i jak używać.
No i żeby nie było tak, jak niedawno znalazłem na jednej z grup pytanie, kupiłem sobie analizator, może mi ktoś wytłumaczyć, co te wykresy oznaczają? No, oznaczają tyle, że nie powinien sobie kupować tego analizatora, bo i tak z niego nie skorzysta i nie będzie wiedział, do czego to służy. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów.